Dzień dobry, witam ponownie. Chciałem wam pokazać gierkę, taką fajną, którą znalazłem w internecie. Sobie w dysk z grami wejdziemy. To jest ta gra. Rainbow Factory. Nie wiem, czy ja dobrze to czytam. Jestem fanem My Little Pony, się przyznaję publicznie. I to nie jest nic złego, bo ponieważ dużo osób jest fanami serialu, ja tak samo, więc. Sobie powiększymy. Jedziemy. Ostatnio tyle punktów osiągnąłem. Dawaj, jedziemy. Jak ta gra wygląda? O, ja pierdzielę. Ciekawe, czy tu się da inaczej. Zaczniemy od nowa. Ciekawe, czy tu się da inaczej. Zaraz zobaczymy zresztą. Się coś tam wypróbuje. Aha. Tym się nie da. Kółkiem też nie. Jest to trudna gra, bo myślałem, że tutaj przynajmniej strzałkami jakoś by ten tego dał radę. O, to widzę, to jest bardzo dosyć trudna gra. O! Ale spacja chodzi dobrze. To jak ta gra to jest podobna do czegoś takiego jak Ice Tower kiedyś było, co się też spacją napierdzielało, skakało się niesamowicie. A tu chodzi o wyczucie. Więc widzicie. Nie jest łatwo w tą grę grać, ale powiem szczerze, fajna. Jedziemy. Aha. Czyli już pewne rzeczy rozwiązaliśmy. Ha. No wiecie, nie wszystko zawsze się da. Jedziemy od nowa. Gra jest bardzo wciągająca, powiem wam szczerze. Jedziemy. Chodzi o zebranie jak największej liczby punktów. Wiecie, nie zawsze wszystko się uda. Ostatni raz zagram, chciałem wam pokazać, jak w to się gra. No, widzicie, no, dużo się nie udało, ale przynajmniej. Ale przynajmniej coś tam się udało. Jak będę miał 50 punktów, to będę mógł sobie odblokować. O! Coś zobaczyłem niezłego. Wiecie co? Dobra. Coś zobaczyłem niezłego. A no niestety, tak to bywa. No to chyba było. To było tu. O, tutaj. Aha. Ile ja mam? Dobra, jedziemy jeszcze raz. Gra jest bardzo wciągająca.
Coś już doszło na kolejne osiągnięcie, bardzo dobrze. Wiecie, że to nie jest łatwe? No ta gra nie jest łatwa. Tutaj bym musiał sobie szczerze trochę poćwiczyć i dopiero się w to bawić. Dobra, starczy tego. Miłego.